I płynnie przechodzimy do punktu G w takim razie. Ha. Czy to jest fakt czy mit? Więc w gabinecie psychiatry, seksuologa punkt G jest przereklamowany. Czyli pacjentki jakby nie mówią o tym, nie jest to żaden problem, którym się zajmujemy. Raczej zajmujemy się sferą taką no, bardziej psychiczną, bardziej właśnie seksualną, a nie do konkretnego punktu czy do konkretnego jakiegoś tam no nie wiem, miejsca tak, anatomicznego. Czyli co, nie szukać tego punktu? Wiesz co, powiem nie, punkt G jako sfera właśnie, jako sfera na przedniej ścianie pochwy, bardziej receptywna, z większą ilością receptorów, istnieje. Tak? Natomiast nie jest to guzik, nie jest to coś, co można znaleźć i wcisnąć jak na myszce. No nie, to tak to nie jest.